Przy przebudowywanej trasie AK powstają półtunele akustyczne. Gotowe będą miały około 600 metrów długości. Podobnie jak po prawej stronie Wisły, skutecznie odetną hałas, który niesie trasa szybkiego ruchu. Prace zaczęły się od wiaduktu przy Mickiewicza i posuwają się w stronę Wisły. Ruch na trasie wciąż jest ograniczony, ale roboty na północnej nitce idą w dobrym tempie. To nowy wiadukt ulicy Gdańskiej, który czeka już teraz tylko na betonowanie od góry.